Cześć, tu Roman, zaczynamy opowieści Skrypty. W tym odcinku kontynuujemy serię o tworzeniu strony internetowej helloroman.com i ostatnio stworzyliśmy takie makiety funkcjonalne, a dzisiaj zajmiemy się budowaniem takiego, jak to się mówi, moodboardu, czyli znajdziemy kilka inspiracji, na których będę mógł oprzeć te swoje designy, no bo nie ukrywajmy, że designer za mnie raczej żaden, więc lecimy do kompa. Dobra, ruszamy z tematem, zaczynamy w końcu ten projekt. Nie wiem, czy dzisiaj cokolwiek się pojawi. Tak jak mówiłem, jest to seria eksperymentalna, więc wybaczcie mi jakiekolwiek tutaj fiaska związane z tym projektem. Mam tutaj taki mały artboardzik 1366 szerokości. Ktoś mi ostatnio powiedział, żebym nie nagrywał na Full HD, bo łatwiej po prostu się projektuje na takich mniejszych, 1400 coś koło, więc słucham się i zobaczę, jak to wyjdzie. Tutaj przygotowałem sobie ogromniasty artboard na wszystkie inspiracje, które dzisiaj znajdziemy, bo ja wam pokażę, jak sobie skaczę po necie i kradnę pomysły od innych, więc to jest taki pomysł na ten odcinek. Dlaczego korzystam z XDecka? Bo parę osób się zapytało, czemu nie korzystam z Figmy, czemu nie korzystam ze Sketcha. Ze Sketcha nie korzystam, bo ostatnie kilka lat Sketcha to jest jakiś po prostu koszmar. On na początku, kiedy zaczynałem z niego korzystać jakieś 4-5 lat temu, to był zajebisty program, chyba najlepszy, jaki wtedy znalazłem. On w ogóle rozpoczął całą tę rewolucję związaną z projektowaniem właśnie interfejsów i był doskonałym narzędziem. Natomiast przez ostatnie kilka lat tak się zmulił, że po prostu nie da się już na nim pracować, więc odpuściłem sobie Sketcha i zapomniałem o nim, przeniosłem się na inne narzędzia. XD może nie jest fantastycznym, najlepszym rozwiązaniem, jakie istnieje. Zainstalowałem sobie nawet Figmę, bo ostatnio byłem w EduWebie i właśnie mi tam polecali, żebym sobie obczaił i no kurczę, robi to wrażenie, naprawdę można z tym mnóstwo rzeczy zrobić, poza tym Figma wystawia fajne API, ale o tym może zrobię kiedyś jakiś mniejszy inny odcinek, natomiast no nie mogę korzystać z Figmy w tych odcinkach, bo mam takie coś jak swoja biblioteka. Widzicie? To są wszystkie asety przygotowane dla mnie przez Adama, czyli designera, który projektował dla mnie cały ten rebranding i mam tutaj różne kształty, loga i tak dalej, więc w XDecku wygląda to tak, że po prostu przeciągam sobie to na mój ekran i działa. Zaraz wam pokażę. Załóżmy, że chcę te kółka, przeciągam je sobie tutaj i mam kółka. Chcę moje logo. Przeciągam logo i jest logo, więc projektowanie tej strony, biorąc pod uwagę, że na pewno pojawią się jakieś elementy z tego brandingu, z tej identyfikacji, będzie o wiele łatwiejsze, jeśli faktycznie będę korzystał z tego XDecka, gdzie mam całą tę bibliotekę, ona jest synchronizowana i w ogóle wszystko można tutaj zrobić, czego potrzebuję, więc zostaję jakby przy tym narzędziu, zdając sobie sprawę, że może istnieją jakieś lepsze, ciekawsze i tak dalej. I tutaj jeszcze drugi taki disclaimer, bo powiedziałem, że XD jest na wszystkie platformy, oczywiście na wszystkie, z których ja korzystam, więc wybaczcie tutaj to uproszczenie, chodziło mi o Maca i o Windowsa. Wiem, że Figma jest na Linuxa na przykład, bo można ją odpalić w przeglądarce, także to jest mega spoko. Nie wiem, czy ma swoją dystrybucję taką desktopową na Linuxy, niemniej no, jeśli chodzi o taką kolaborację gdzieś tam w Teamie, no to na pewno jest taka najbardziej platform agnostic ze wszystkich tych programów. A teraz już dosyć gadania i będę sobie tak skakał w tym odcinku między przeglądarką, a tym moodboardem będę tutaj przeklejał rzeczy, może postaram się jakoś skategoryzować. Wiecie co? Jeszcze trochę powiększę to. Na bogato. Jak kochać to księcia, jak kraść to miliony. Dobra. Zaczynamy przeszukiwanie internetu. Biorąc pod uwagę, że ta strona może być taka, może nie feature heavy, ale animation heavy, czyli chcę, żeby ona robiła wrażenie, nie chcę, żeby była taka super banalna, to mogę sobie zacząć na przykład od awards. To jest taka strona, jeśli ktoś jej nie kojarzy jeszcze, to po prostu są to nagrody za najlepsze strony na świecie. Jest to jedna z takich najbardziej prestiżowych nagród, jakie można otrzymać za działalność w internecie. Więc poszukajmy sobie tutaj jakichś ciekawych materiałów i rzeczy. O, taka drobna reklama. Hunsfot to jest agencja mojego brata i w sobotę w Warszawie na Design Lab będę z nim prowadził zajęcia o projektowaniu produktów digitalowych, więc jeśli ogląda mnie jakiś designer i jeszcze się nie zapisał, a chciałby to zrobić, to zapraszam go na te warsztaty. Link z informacjami na temat tych warsztatów znajdziecie w opisie do tego odcinka. Koniec reklamy, wracamy. Na razie sobie przejrzę jakieś tam najnowsze elementy, które się pojawiły. I tutaj jeszcze mamy coś takiego jak collections, jak sobie wejdziemy.
to mamy na przykład UI Animation and Micro Interaction. I to jest na pewno coś, co chciałbym zgłębić, co chciałbym sobie posprawdzać. I mamy tutaj na przykład jakąś fajną stronę, fajnie się zapowiada. To wygląda ciekawie. Generalnie szukam czegoś, co będzie z jednej strony ładne, z drugiej strony nie będzie aż tak wymagające, jeśli chodzi o projekt, ponieważ muszę znać własne ograniczenia i zdaję sobie sprawę z tego, że jakiegoś kosmicznego, pięknego interfejsu nie zaprojektuję, ale przy odrobinie szczęścia może uda mi się coś posklejać. Dobra, zobaczmy ten sticky kursor, bo wygląda całkiem fajnie. Nienawidzę, jak ktoś robi z kursora taką kulkę. Strasznie tego nie lubię. Ale same animacje są ładne. To jest też fajny efekt. Takiego negatywu. No ale pod kursorem, więc powiedzmy, że to olewamy. Dobra, ale podoba mi się jakby wygląd tej pierwszej strony. Jest bardzo czysta. Jest bardzo czytelna. I te animacje są naprawdę ciekawe. Takie delikatne, czasami się tutaj coś pojawia, jakieś literki się malują, spoko to jest, kradnę. Pyk. Szkoda, że nie można osadzać wideo tutaj. Ale można osadzać sobie na przykład link. Ta animacja jest ciekawa, z tym kółkiem, które zmienia pozycję. Spoko, ktoś miał fajny, taki spójny pomysł na to. Bardzo lubię, jak ktoś wykorzystuje na stronach właśnie jakiś taki motyw przewodni, jakiś element graficzny, który prowadzi nas jakby po całej narracji tej strony. Jest mega fajne. Dobra, nie zatrzymujemy się dłużej, nic z tego więcej nie wyciągnę. Kradniemy resztę, kradniemy dalej. Ostatnio czytałem, że loader to jest takie tanie wytłumaczenie na to, że ktoś ma tak wolną stronę, że musi nie pokazywać przez chwilę interfejsu. Mam mieszane uczucia co do tego zdania, bo jestem jednak wychowany na stronach flashowych, które potrafiły się ładować 5 minut, ale może coś w tym jest. Może w dobie takiego szybkiego internetu i optymalizacji stron fajnie by było robić coś oprócz loadera albo zamiast loadera. Dobra, ta strona mi się nie podoba, bo ta animacja tak niby nas prowadzi, ale niby jest ten scroll hijacking, ale tak naprawdę możemy wylądować pomiędzy sekcjami, wtedy na chwilę czeka, dopiero później się ustawia. Niefajne. I też nie podoba mi się za bardzo. Dobra, to jest mega fajne. Kradnę. Może zrobimy sobie tak, że to będą hero images. Dobra, ekipo. I zrobimy sobie, żeby was tutaj nie trzymać przez 24 godziny, to teraz ja włączam tutaj timelapsa, puszczam wam muzyczkę, a wy sobie oglądacie, jak skrapuję neta i po prostu wybieram te pomysły, które mnie inspirują, które pozwalają na to, że gdzieś tam może na ich podstawie później zbuduję sobie tutaj w tym moim malutkim artboardzie coś ciekawego, więc lecimy teraz. Tyle udało mi się uzbierać z awardsów. Mamy tutaj 3 hero images, z czego te
Te dwa podobają mi się najbardziej. Ta ilustracja jest mega fajna. Moja może nie jest w podobnym stylu, no ale też jest taka wektorowa, więc może coś tutaj z tym sobie ugramy. Tu była fajna nawigacja, która właśnie tak wyjeżdża. To jest nasze Hero, które swoją drogą też jest całkiem ładne. I tutaj wyjeżdża nam z boku właśnie taka nawigacja. To jest też całkiem fajny zabieg. Tutaj mamy kontakt form. On był trochę przesadzony, ale takie proste tutaj fieldy, one jakoś tak ładnie wyglądają. Zobaczymy. Ta typografia jest całkiem spoko. Tutaj jeśli chodzi o content, no on jest taki powiedzmy generyczny, taki dość prosty, ale będę musiał i tak jakoś tutaj ten content rozmieścić związany z tym kalendarium, z tymi artykułami, które będę wrzucał. Także zobaczymy, jak z tym pójdzie. Contentu póki co widziałem najmniej, jeśli chodzi o jakieś ciekawe pomysły, stąd tylko ten jeden i on też jest trochę na siłę. I mamy jeszcze dwa footery. Footer oczywiście może nie jest najistotniejszą rzeczą na stronie, ale na pewno musi być ładny. Ten mi się podobał, ma tak dużo powietrza, jest taki bardzo wielki, ale ma taki fajny oddech w sobie. Także to jest coś całkiem spoko. I teraz przejdźmy jeszcze na chwilę do strony Site Inspire, którą bardzo lubię. I zerkniemy jeszcze może na Behance. Z Behance'em niestety jest tak, że można trafić na fajną rzecz, ale można też trafić na totalne gówno i trzeba się z tym liczyć. No ale zobaczymy, może coś tutaj znajdziemy fajnego. Dobra, przejrzyjmy sobie to, co mamy do tej pory. To jest fajne. To nie jest fajne, takie trochę chaotyczne. Chociaż z drugiej strony może to jest ciekawy też kierunek. To na pewno nie jest fajne. I to jest ładne całkiem. Te batony są spoko. Dobra. Kradnę. Może się przyda. To do contentu. I ten hero też był ładny. Niech sobie tu siedzi. Pierwsza ciemna strona, którą wklejam. To mi się nie podoba. O, to jest fajne. Takie rozmieszczenie elementów na tym gridzie. Dobra, i przejdźmy sobie jeszcze na koniec na Site Inspire. O, w ogóle to wam pokażę. To jest najbardziej kozacka strona, jaką ostatnio widziałem. Do 3JS-a, czyli do tej takiej biblioteki, która działa na Canvasie i na WebGL-u, można importować modele 3D normalnie wyeksportowane z Blendera albo z czegoś i wrzucili sobie takiego wilka. To jest mega. Chciałbym kiedyś coś takiego napisać, ale to jest hardcore. Jak ktoś lubi czytać powaloną składnię, to polecam zobaczyć, jak wyglądają shadery do 3JS-a. To jest po prostu kosmos jakiś. I to, co jest fajne, ten efekt, że oni tego wilka, ten canvas, wydaje mi się, że jest po prostu wrzucony między tego headera a te paragrafy. Jest taki efekt 3D, że zasłania. No mega. No dobra, ale to pozostawiamy w sferze marzeń. Na pewno czegoś takiego nie zrobię, bo nawet nie mam czasu. Chociaż w 3JS-ie robiłem kilka rzeczy. Dajcie znać, czy chcielibyście dostać ode mnie kurs z 3JS-a, czy jakiś tutorial paraodcinkowy. Jest naprawdę fajna biblioteka. Dobra, skupiamy się na minimalistycznych rzeczach, Roman. Nie bujamy w obłokach. O, to ciekawe. Może nie najpiękniejsza jest ta animacja, ale sam pomysł wydaje się spoko. Kradnę. Dobra, i wydaje mi się, że na tym możemy sobie skończyć nasze poszukiwania. Dodałem tutaj jeszcze dwa takie fajne hero image.
Tutaj mamy jeszcze taką nawigację też, tak zwane off canvas, czyli wjeżdżające zza strony. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym, bo mówiłem, że nie chcę ukrywać nawigacji, skoro będzie i tak niewiele, ale może znajdę jakiś fajny kompromis. I tutaj jeszcze mamy takie coś fajne. Na zdjęciach się pojawiały takie hovery. Całkiem ładny pomysł. I to jest fajne, może niekoniecznie ten kolor, ale z tym żółtym i czarnym moim, te takie geometryczne kształty, które mam też w tej swojej bibliotece, może by jakoś fajnie grały. Także to jest coś do przetestowania. Wygląda to całkiem fajnie. I myślę, że z taką podstawą, z takim researchem będę mógł w następnym już tygodniu zacząć projektować własną stronę w oparciu właśnie o to, co tutaj nakradłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie, że tego typu research, właśnie szukanie inspiracji, szukanie jakichś ciekawych rozwiązań i pomysłów jest bardzo ważną częścią procesu kreatywnego i zawsze cokolwiek robiłem związanego właśnie z czymś nowym, z czymś, co się tworzy, to tego typu research, ja to nazywam po prostu kradzieżą, no bo gdzieś tam kradniemy czyjeś pomysły i przetwarzamy na swój sposób, ale jakby nie było, to bardzo duża część rzeczy w naszej obecnej rzeczywistości jest po prostu cytatem, więc nie inaczej jest ze stronami, które nawet jak zobaczycie sobie te hero images, to one często wyglądają dość podobnie, ten do tego na przykład. Więc chciałem wam po prostu pokazać, skąd czerpię pomysły, gdzie znajduję jakieś ciekawe strony, gdzie znajduję jakieś ciekawe rozwiązania i w następnym tygodniu już ruszamy z projektowaniem tego wszystkiego. Może jeszcze coś tutaj dodam przez ten tydzień, zobaczę, poszukam jeszcze może jakichś ciekawych rozwiązań, na pewno podzielę się z wami wynikami jeszcze za tydzień. A tymczasem żegnam się z wami, dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnym tygodniu.